Daj znać, czy dzisiaj pompowałeś kurs żabki na debiucie na GPW. A ja witam serdecznie w tym momencie na naszym dzisiejszym podsumowaniu sesji, na które w tym momencie zapraszam. Rozpoczniemy tradycyjnie od ważnych rynkowych informacji, bo ich oczywiście nie zabraknie, a potem podsumujemy na spokojnie to, co dzieje się w tym momencie na topowych rynkach zagranicznych, bo wiemy, że euforia i rządza pieniądza i chciwość panuje w pełni. Dodatkowo zerkniemy na GPW, czy rzeczywiście IPO Żabki okazało się aż tak udane, dokąd oczywiście to wszystko zmierza i zerkniemy na pozostałe topowe walory. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, oczywiście zapraszam do pozostania, obejrzenia materiału od deski od deski, aby żadne ważne informacje czy zestawienia nie umknęły Twojej uwagi i oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału. Dodatkowo zachęcam w komentarzu, możesz podrzucać tam perełki, spółki, hity, które według Ciebie mają szansę w najbliższym czasie coś ciekawego na GPW pokazać, ale pamiętaj oczywiście o uzasadnieniu, bo właśnie te spółki będę potem analizował w naszych dodatkowych, bonusowych spotkaniach tak jak miało to miejsce podczas naszego wcześniejszego weekendu, tak więc też do tego zapraszam i zachęcam. A teraz już przechodzimy do pierwszych ważnych informacji. Boeing znajduje się w katastrofalnej sytuacji finansowej. Problemy związane z bezpieczeństwem samolotów, dronującym, kieszeń, strajkiem, niekończącymi się kontrolami organów regulacyjnych widać w rachunkach. Koncern wysłał do banków i Wall Street sygnał Mayday. Koło ratunkowe mają stanowić dziesiątki miliardów dolarów. W ciągu ostatnich sześciu lat koncert odnotował podstawowe straty operacyjne na kwotę ponad 33 miliardów dolarów, dodatkowo taśmy produkcyjne stanęły w wyniku miesięcznego strajku 33 tysięcy członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechaników. Jak na razie rozmowy zostały zerwane w zeszłym tygodniu i jak na razie nie widać sygnałów mogących świadczyć o powrocie do stołu negocjacyjnego. Poza tym idzie ogłoszono redukcję personelu, który obecnie wynosi 171 tysięcy pracowników na całym świecie. W konsekwencji rating kredytowy Boeinga spadł do najniższego poziomu inwestycyjnego. Jedynie kroczek, już nawet nie krok, dzieli go od statusu obligacji śmieciowych, a główne agencje ostrzegają przed nadciągającym obniżeniem. To podniesie koszt kredytu, a ten długoterminowy wzrósł na koniec czerwca do 53 miliardów dolarów poprzednio 10 miliardów na koniec marca 2019 roku, kiedy to miała miejsce druga. Katastrofa Boeinga 737 Max. Doprowadziła ona do uziemienia najlepiej sprzedającego się modelu samolotu na 20 miesięcy. Gdyby tego było mało, firma ogłosiła, że i tak już skandalicznie opóźniony 777X, następna generacja szerokokadłubowego samolotu pasażerskiego, będzie jeszcze bardziej opóźniona. Powodem są dość enigmatyczne ujęte problemy podczas lotów testowych. Obecnie dostawy mają ruszyć dopiero w 2026 roku, czyżby Boeing. Upadł. Czy jest to w ogóle możliwe? A być może Chińczycy go przejmą. Jak Ci się wydaje, daj znać w komentarzu. Na pewno warto obserwować i zerknąć. Co ciekawego dzisiaj również na parkiecie. Więcej pieniędzy dla chińskich deweloperów, więcej pieniędzy na dokończenie inwestycji mieszkaniowych oraz renowacja i przebudowa miast. Chiński minister mieszkalnictwa i urbanistyki przedstawił nowe środki mające na celu wsparcie rynku nieruchomości. Analitycy zastanawiają się, czy to wystarczy podczas giełdowe notowania deweloperów z Państwa środka spadają. W ramach uruchomionego pod koniec stycznia mechanizmu władze lokalne rekomendują instytucjom finansowym projekty z zakresu nieruchomości kwalifikujące się do wsparcia finansowego. W tym roku inwestycje, które znalazły się na białej liście, dofinansowano dotąd na 2,23 biliona juanów. Według najnowszych deklaracji kwota niemal podwoi się do końca grudnia, rosnąc do 4 bilionów juanów, czyli 562 miliardy dolarów. Inflacja w krajach Unii Europejskiej już bliska 2%, bo dzisiaj czekaliśmy na bardzo ważne dane. Między innymi być może obniżki 100%, zaś się przekonamy, no i oczywiście inflacja. Wrześniu przyniósł dalszy spadek głównego wskaźnika inflacji w krajach Unii Europejskiej. O ile jednak średnia dla całej Unii zbliżyła się do 2%, to w Polsce inflacja pozostaje na zdecydowanie zbyt wysokim poziomie. We wrześniu 2024 roku inflacja w Unii Europejskiej wyniosła 2,1% względem 2,4% odnotowanych w sierpniu oraz 2,8% w lipcu. Rezultat dla strefy euro to 1,7 wobec 2,2 w miesiąc wcześniej, poinformował Eurostat. Były to najniższe odczyty inflacyjne od przeszło trzech lat. Tak więc, jednym słowem, raczej zdajemy sobie z tego sprawę, jaka decyzja w sprawie stóp procentowych dzisiaj mogła zapaść. W rankingu krajów Unii Europejskiej o najwyższej rocznej inflacji od paru miesięcy na prowadzeniu zmieniały się Belgia i Rumunia. We wrześniu pozycję lidera utrzymała ta druga, z inflacją na poziomie 4,8%. Druga w tym zestawieniu, Belgia osiągnęła wynik 4,3%. Trzecia była niestety Polska, gdzie zharmonizowany wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych był o 4,20% wyższy niż przed rokiem. A jak widzimy, najniższa jest w Irlandii, 0% Litwie, 4,0% Włochy, 70 potem kolejne kraje. Tak więc możesz sobie zatrzymać i na spokojnie z tym właśnie grafem się zapoznać. Dodatkowo popatrzmy na to, kiedy czeka nas szczyt inflacji. Większość inflacji w przypa przypadnie na pierwszy kwartał, a pod koniec 2025 CPI znajdzie się trwale poniżej głównego poziomu odchyleń, poinformowała wywiadź dla Business insidera pierwsza wiceprezes NBP. Polityka monetarna w Polsce powinna pozostać restrykcyjna. Co najmniej do 2025 roku, w połowie przyszłego roku, może pojawić się przestrzeń do stopniowych i ograniczonych obniżek 100 procentowych, ocenia Międzynarodowy Fundusz Walutowy. W komunikacie końcowym Podsumowującym pobyt misji funduszu w Polsce. Jak ci się wydaje? Czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy może wpływać na tego typu decyzje? Ma aż taką władzę? Ciekawe. Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski do 3,9% w tym roku i do 3,7% w 2025 roku. A w 2026 do 3,4%. Client Hill 2. Za której produkcję odpowiadał Blueberty. była w ciągu trzech dni od premiery w liczbie ponad miliona egzemplarzy. No, to jestem ciekawy, co tam dzisiaj się wyprawiało na kursie Bluebera. Premiera gry miała miejsce 8 października i uzyskała pozytywne recenzje zarówno krytyków, jak i graczy, bo przecież wiemy, jak się rozgrywa gaming. Unia złota coraz droższa. W padł nowy rekord nominalnych cen złota wyrażonych w polskiej walucie. Po przebiciu okrągłego poziomu 10 tysięcy złotych za uncję, notowania królewskiego metalu nie zwolniły tempa. Wczesnym popołudniem cena złota w przejrzeniu po bieżącym kursie dolara sięgnęła 10 680 złotych za uncję. Kolejny już dzień ustanawiając nowe nominalne rekordy czasów, A niespełna miesiąc temu donosiliśmy o przebiciu poziomu 10 tysięcy złotych za uncję. A przecież wiemy, że tutaj kurs dolara również będzie istotny, a. Dolar. no Dzisiaj też zobaczymy zaraz, jak się zachowuje. Tak więc robi się głównie i to bardzo. Kurs euro przekroczył 4,30. Dolar najmocniejszy od sierpnia. Sukcesywnie umacniający się dolar ciąży notowaniem złotego. W efekcie kurs euro ponownie znalazł się powyżej poziomu 4,30. A notowania dolara na krajowym rynku są najwyższe od przeszło dwóch miesięcy. Jak wysoko są, to za chwilę na podsumowaniu szczegółowo sobie zobaczymy, jak radzi sobie złoty do poszczególnych walut. Żabka nie zakłada negatywnych zawirowań na rynku w czwartym kwartale. Tego roku. W 2025 spodziewa się poprawy nastrojów konsumenckich, ocenia prezes spółki. No to prześledźmy te informacje z Żabki. Zdaniem maklerów debiut Żabki może zachęcić inne spółki do wejścia na giełdę. W ich ocenie pierwsza godzina handlu wypadła poniżej oczekiwań i zapowiada zmienną sesję na walorach spółki. Tak więc zobaczymy, jak to się odbija. Co powiedział prezes? Debiut Żabki jest przełomowym momentem dla giełdy. Otwiera nowy rozdział, w którym będziemy chcieli za przykładem Żabki przyciągnąć nowych emitentów na warszawską giełdę. Jestem przekonany, że sukces IPO Żabki olbrzymia transakcja największa na naszym rynku od lat. I w Europie od wielu miesięcy to sukces polskiego i europejskiego rynku kapitałowego, powiedział prezes GPW. Pokazuje, że rynek spełnia swoją rolę, a nam pomoże w przyciągnięciu nowych emitentów. Na IPO Żabki zapisali się też inwestorzy indywidualnie. Ważne, by widzieli oni szansę na giełdzie, na budowę oszczędności, a giełda była symbolem rozwoju i stanowiła dużą część, jeśli chodzi o rozwój i oszczędności dla inwestorów indywidualnych. Dodał. GPW wprowadzi do obrotu kontrakty terminowe na akcje spółki Żabka. Jak podano na sesji 22 października, wprowadzone zostaną następujące serie z liczbą akcji przypadających na jeden kontrakt wynoszącą 100. I tutaj one są wymienione. Tak więc, jak rozgrywasz kontrakty, to na pewno warto sobie to spisać czy też zapamiętać. Debiut żabki na GPW: skromne wzrosty w największym IPO od 4 lat. W czwartek o 9.15, co pokazywałem wczoraj, doszło do pierwszych transakcji na akcjach żabki. Walory sieci handlowej, rynek wycenia na 23 zł, czyli o blisko 7% powyżej ceny emisyjnej. To największe od 4 lat IPO na warszawskim parkiecie. Tak więc myślę, że nie będziemy tego czytać, bo to już jest można powiedzieć historia. Tylko zerkniemy sobie, jak to finalnie się zakończyło i jakie obroty wygenerowała żabka. Bo wiem, że to jest bardzo, bardzo ważny debüt, A też chcę się do tego odnieść, co ewentualnie z żabką może się dziać i jak ja będę ewentualnie na to patrzył w przyszłości. Dr. Irena Eris, firma działająca w branży kosmetycznej i hotelarskiej, która w czerwcu ubiegłego roku odwołała ofertę publiczną z powodu niekorzystnych warunków, nie planuje wracać do tematu wejścia na giełdę i szkoda, bo to jest bardzo ciekawa spółka, która mogłaby zasilić nasz parkiet. Pamiętamy, że w czerwcu 2023 roku dr. Irena Eris rozpoczęła ofertę publiczną z planem wejścia na GPW przy cenie maksymalnej wysokości 12,80 za akcję. Wartość oferty miała wynieść 160 milionów złotych, z czego 140 milionów miało trafić do spółki. Oferta została odwołana z uwagi na niesprzyjające warunki rynkowe. No teraz mamy HOSSE. No to, jakie to były niesprzyjające warunki? No ale jak widzimy, woli nie ma, aby spółka weszła na nasz parkiet, przynajmniej na razie. I teraz, oczywiście, to, co grzeje inwestorów do czerwoności, czyli sondaże. USA już głosują. Były prezydent USA Jimmy Carter oddał w środę głos na kandydatkę demokratów Kamalę Harris. Skandal, czy też nie? Powiedzmy w komentarzu. W drugim dniu wczesnego głosowania w wyborach prezydenckich w Georgii. Sen i wnuk stuletniego polityka powiedzieli gazecie, że spełnił w ten sposób swoje urodzinowe życzenie. Były prezydent zagłosował na kandydatkę swojej partii dzień po tym, gdy w Georgii rozpoczęło się wczesne głosowanie. Od wtorku mieszkańcy stanu mogą tam oddawać głosy. Pocztą lub osobiście, wrzucając je do skrzynek lub składając w miejscowych urzędach. Stan na południu kraju jest jednym z siedmiu miejsc, które według sondaży zdecydują o losach wyborów. W 2020 roku po raz pierwszy od dekady wygrał tam kandydat demokratów, różnicą zaledwie 11 tysięcy głosów. Dlatego tak cenne jest, aby po prostu głosować. W tym roku badania opinii publicznej wskazują na niewielką przewagę Donalda Trumpa. Według średniej sondaży wyliczonej przez New York Times, były prezydent wyprzedza tam Kamala Harris o mniej niż. Jeden punkt procentowy. Wczoraj przedstawiałem chyba na moim głównym kanale sondaże głównych mediów, gdzie niby Kamala prowadzi jednoprocentową przewagą. A jak to wygląda? No może nie naprawdę, ale jak to rynek próbuje wycenić, no to widzimy, że mamy znaczącą przewagę Donalda Trumpa nad Kamalą. Wręcz Kamala traci bardzo szybko to poparcie, co chyba raczej nas powinno cieszyć. Bo podobno tylko Trump może ustrzec świat przed zagładą. Czy tak będzie? Zobaczymy. A teraz zobaczmy na te informacje bardzo istotne, również ważne, zanim przejdziemy do podsumowania, bo przecież w końcu to, co było prognozowane, stało się faktem, czyli obniżka stóp procentowych w strefie euro. Kolejna zresztą, wiemy, że Fed też zamierza obniżać stopy procentowe, czyli jest to wspaniała presja na nasze RPP. Tak więc, co by dzisiaj nie działo, to i tak tutaj systematyczne obniżki będą powodować, że RPP będzie czuć oddech tych największych. Banków centralnych na świecie i dobrze, tak powinno oczywiście być. Dodatkowo, jak widzimy, sprzedaż detaliczna również się pojawiła, co też na pewno odbijało się na topowych walorach, a jak mocno, no to zapraszam na podsumowanie i sprawdźmy to już w szczegółach. Podsumujmy sesję i zobaczmy, co dzieje się w maili na globalnych rynkach. Rozpoczynamy od nastroju, które jak widzimy cały czas są w chciwości, rządza, pieniądza panuje na rynku poziom 73. Jeżeli chodzi o świat, no to rynek chiński zaskakująco cały czas sypie akcjami. Po euforii gaszą to dosyć skutecznie i zaraz wrócą do bazy. Japoński rynek pozytywnie, Tajwan również nic ciekawego tutaj się nie dzieje, chociaż zawirowania geopolityczne pomiędzy Chinami a Tajwanem no, eskalują i to dosyć niebezpiecznie. Rynek w Indiach również delikatnie cofa. Pozytywnie w południowej Afryce, Europa, jak widzimy, też spokojnie. Brazylia dzisiaj, akurat pod dyktando korekty. Meksyk, Bermudy, czy też rynek kanadyjski, dzisiaj jak na razie spokój. Jeżeli chodzi o SP500, w momencie, jak to nagrywam, jeszcze sesja trwa, ale na chwilę obecną widzimy, że Nvidia odbija 2,4 AMD 5 dziesiątek na. Plusie. Netflix traci 1,5% meta zaledwie 5 setnych na plusie, Amazon traci dziesiątkę, czyli taki Maraz. To popatrzmy sobie na indeksy, jak to wygląda z tej perspektywy. Na wykresie mamy Amazona i mamy dosyć ciekawe zejście korekcyjne i konsolidację w rężu. Jeżeli chodzi o Microsoft, no to po wybiciu już mamy spadki, ale też popatrzmy, struktura ręczowa jest utrzymywana, wsparcie. Bardzo ładnie nam tutaj się już wyłania. Jeżeli chodzi o Nvidia, no to mamy dzisiaj wysokie otwarcie i chyba testowali ATH nawet. Warto to zmierzyć. Jak widzimy, euforia na tej ważnej spółce trwa w najlepsze, bo to ona napędziła na tą szaleńczą hossę. Jeżeli chodzi o Tesla, Tesla to jest bardzo ciekawa spółka. Moim zdaniem trzeba ją obserwować, bo tutaj ten boks, który powstał po tym odcięciu, będzie przepięknym poziomem testu tego, czy jest to raz poziom istotnego oporu, a jest, jak dla mnie. Dlatego jak będą go chcieli domykać, no to wiadomo, co się będzie wtedy dziać. Na razie budują strukturę ręczowe, jak odpadną poniżej wsparcia, no to będzie ciekawe. Jeżeli chodzi o indeks japoński, tutaj mamy dzisiaj zejście korekcyjne: 39176 punktów. Jeżeli chodzi o niemiecki rynek, no to mamy dzisiaj wyznaczone nowe ATH. 19 573 punkty i próbują schładzać nastroje. Jeżeli chodzi o Nasdaqa, też mieliśmy, popatrzmy, piękny wystrzał, ale już gaszą. 20 255 punktów w tym momencie. I SP 500, również dzisiaj wyznaczony, nowy historyczny szczyt, już gaszą. 5854 punkty wybite. Na się się podobna sytuacja, też nowe szczyty wyznaczone. 43 215 punktów. Popatrzmy na metale, a tutaj Srebro dolarów 31,81 centów za uncję. Jeżeli chodzi o kurs złota, mamy nowe historyczne szczyty: 20 694 dolary za uncję. Popatrzmy, co się dzieje na kursie miedzi, a miedź pod dyktando rynku chińskiego. Dosyć mocne zawirowania, objęcie bezsy na dniówce. 9523 dolary, jeżeli chodzi o ym, ropę. Tutaj mamy sesję. Popatrzmy w zatrzymaniu. 74 dolary za baryłkę, w tym momencie trzeba zapłacić. Na kursie gazu bardzo ciekawe zejście korekcyjne. Gaz na pewno warto sobie obserwować w najbliższych tygodniach oraz miesiącach. A na interwale miesięcznym to ładnie widać, jak uszanowali ten poziom oporu. Popatrzmy na kondycję złotego, bądź też nie. Widzimy, że frank rośnie dosyć mocno: 4,60. Funcik na potężnym plusie 5,17. Euro wystrzeliło też potężnie: 4,31. I dolar w końcu też pokazał nam siłę. Przetestowali opory. 3,98 w tym momencie, jednym słowem, to nie jest dzień złotego. Dodatkowo euro-dolar nam się bardzo ładnie stacza i tak mówiłem, że rynki szybkie lubią sobie testować pewne zejścia. No i co zrobili? Przetestowali. Kto wykorzystał, gratuluję, bo wygląda to naprawdę dosyć ciekawie. A teraz podsumujmy kolejną ważną ważną Ważny rynek, czyli oczywiście rynek krypto. Dzisiaj wleciał update w portfelu krypto, tam Cię zapraszam. Ważne projekty również omawiałem. Mamy chciwość 71 na rynku. Sam bitcoin, czyli król krypto, spada o 40. Sztuka kosztuje powyżej 67 tysięcy dolarów. Ether spada o 20. 2608 dolarów kosztuje sztuka, a największe skrajności w topowej setce to PopCat. Zyskuje 7,8. INJ 4% na plusie, drugi mem 3,4% na plusie, najmocniej dzisiaj koryguje za to Hexta, są 10%, KASPA 8,5% czy Jupiter 5,7%. Przypominam, że dostęp do topowych giełd krypto umieszczam bezpośrednio w opisie pod tym nagraniem, warto przygotować sobie to narzędzie, mieć dostęp do kilku giełd, bo to szaleństwo, no nikt nie powiedział że się czasami nie wywoła, bo jesteśmy w cyklu, jakby nie było, tak więc na pewno warto zachować czujność. A teraz już przechodzę do tego, co dzieje się ciekawego na GPW. Przypominam, że możesz dołączyć do nas do przeglądu sektorowego, korzystając z um, kodu zniżkowego, bo mam, obchodzę i mój przegląd sektorowy 4 lata, tak więc warto sobie z tego skorzystać, bo już jutro z samego rana wlatują wszystkie banki. Dzisiaj też było ciekawe spotkanie. Systematycznie w ciągu 20 nagrań, omawiam ponad 200 spółek, tak więc jest o czym mówić. A my rozpoczynamy od gamingu. Widzieliśmy Bluebera, tak więc zobaczmy, czy dzisiaj w ogóle jakoś ciekawo reagował na rynku. Noobs zyskuje 9,5, 6,9, Gamesbox, Forever 5,5. Liderem, jeżeli chodzi o spadek, jest AsmoDev 11% na minus, 11 PGMS, czy Iron Wolf 10, 10 również, im Games traci. Liderem obrotu jest oczywiście Cruel CD Projekt, który dzisiaj spada mocno: 3,3 na minusie, 35 minut na obrocie, Element bit traci 70, TS Games traci 40, a Blueber wspomniany wcześniej na obrocie. W banka bańka 700 zyskuje 3,6. Sam indeks traci ponad 2,4%, zamyka się na 13927 punktów. Na bankach dzisiaj tylko dwa oparły się spadką, jest to banko Santander 1,1 na plusie, BNP 2,0 na plusie, a najmocniej traci ING 4,5. Handlowy 4,3, 4%, 4 Santander, jednym słowem, tuż koniec hossy na bankach i na GPW? Daj znać w komentarzu co o tym sądzisz, a my sprawdźmy obroty. PKP liderem 104 miliony, sam indeks cofa aż o 3%. 12 509 punktów na zamknięciu. Na OZE Ryan dzisiaj eksplodował wręcz. Na potężnym obrocie bańka 100 przebita 22% LQ42 na plusie. Najmocniej dzisiaj Fotowolt traci 7%, 5,7% Columbus. I iderem, jeżeli chodzi o obroty, jest dzisiaj Columbus bańka 800, a Ryan bańka 100. Jeżeli chodzi o branżę nieruchomości, chyba było zgłoszenie na jakąś nową branżę. Muszę to sprawdzić. To oczywiście rozbuduję te zestawienie. Chciałbyś dodać jakiś cały sektor, to oczywiście podrzuć mi w komentarzu. EDI Invest 1,7, chyba o dzierżówkę chodziło, to oczywiście to zapadejtuję i na jednym z naszych kolejnych podsumowań to będę to pokazywał. Impro 1,6, 1,5 na plusie to są liderzy dzisiejszych wzrostów w tym sektorze. 7,19 Tower Alta 5%, MLP 3,69%. Jeżeli chodzi o Develia, tutaj wygenerowała na najwyższy obrót 845 tysięcy, a sam indeks koryguje na o 4302 punkty na zamknięciu. Na budownictwie zerknijmy. Dzisiaj mamy PJP Macron 28 na plusie, 22 Torpol. I jeżeli chodzi o największe spadki, jest to Rafako 62 na minusie, 43 Install Kraków. I teraz jeżeli chodzi o obrót, jest BUDIMEX 9700. Sam indeks 2% na minusie, 7709 punktów na głównym indeksie, 2% w dół. Tak więc zobaczymy, jak budownictwo sobie poradzi w najbliższych dniach oraz tygodniach. Kolejne zestawienia to oczywiście Global Connect, a tutaj Maras trwa w najlepsze. Obroty mizerne, chociaż Tesla dzisiaj aż 105 tysięcy. tak Na ten rynek to naprawdę zaskakująco dużo. Nvidia na tym rynku 7,3 na plusie. To jest oczywiście Global Connect, czyli akcje globalne notowane na GPW. ASML traci aż 20%, ale popatrzcie, te obroty są naprawdę bardzo skromne. Turystyczne spółki, tutaj Enter 1,5% na plusie i Rainbow, który aż 4 miliony obrotu dzisiaj przerzuca, 1,7 na minusie na ukraińskich spółkach agrotom 2,5 na plusie 1,7 miliard kernel 1,2 na plusie najmocniej dzisiaj koryguje kulenerzy cool tracąc 1% i liderem obrotu jest kernel 245 tysięcy na energetyce Zobaczmy, dzisiaj Ryan prowadzi 22, CES 1,2 i wszystko inne traci. To jest się ciekawe. W tym najmocniej: Kolumbus 5733 7, 3, System 3. 3, 3%. I derem obrotu, popatrzmy, jest Tauron 11 milionów. Sam indeks energetyka 1,7 na minusie, 2498 punktów na zamknięciu. No i oczywiście perełki, czyli hity zgłoszone przez widzów pod obserwację. Tak więc dziękuję za zgłoszenia i zachęcam do zgłaszania kolejnych, bo będziemy je analizować i sprawdzać, wszystko co się wokół nich dzieje. Sphinx 2,1 na plusie, Toja 1,9 na plusie, a Action bez zmian 0 i Mabion 1,7 na plusie. Się, e, obrót to 638 tysięcy, jest liderem mabel. Jeżeli chodzi o główny indeks, czyli WIG20, zobaczmy, co tutaj się dzisiaj wyprawiało. No oczywiście żabki jeszcze nie mamy, na, e, żabki nie mamy jeszcze w głównym indeksie, ale popatrzmy, o popatrzmy, nie mamy żadnej spółki. Cały WIG20 dzisiaj zalany czerwienią. To jest po prostu fajna korekta. Cyfrowy 1% na minusie i to jest najmniejszy spadek, ale go 1,18 na minusie, a najmocniej JSW 4.3, Santander 4, Kenty 3.8, 3.8, MBank Dino 3.7 i jeszcze poniżej trójki mamy S.A., CD Projekt, IO. Tak więc no, bardzo słaba sesja na, na dzisiejszy dzień. Wig 20, warto zapamiętać tą kwotę obrotu. Cały Wig 20 wygenerował obrót 852 miliony 490 tysięcy. Zaraz sprawdzimy sobie, ile żabka wygenerowała obrotu, bo to będzie dosyć ciekawe porównanie. Jeżeli chodzi o indeks 24 na minusie 2283 punkty na zamknięciu. Spółki średnie Envik 40 wlatuje i pewnie y, już tutaj niedługo zobaczymy żabkę. Dom Development 1,5% na plusie i popatrzmy jak skromnie. Oprócz Dom Development jeszcze cztery spółki powyżej zera na zielono: Amres, Develia, BNP oraz Huge. Grupa pracuje bez zmian, a najmocniej traci Eurocash 74 Greenex 6956 Partner, liderem obrotu jest CCC 21 milionów 16 xtb milionów, a MWIG traci 2%, 6094 punkty na zamknięciu. Zerknijmy sobie na SWIG 80, co tutaj się ciekawego dzieje? A tu widzimy, że najmocniej Medikai, 10% na plusie, Blueberry 3,622 AMBRA i liderem spadku jest XTPL 657 Columbus. Liderem obrotu jest dzisiaj VOXEL 7,200. Sam indeks 1,2 na minusie, 23,809 punktów. Oczywiście indeks szerokiego rynku, bo już jestem ciekawy, co tam ciekawego się dzieje na tej żabce. Tak ja więc zerknijmy sobie, jak to wygląda. I tutaj widzimy, że zblokowany, No Tam jest jakaś potężna rakieta. Co tam się dzieje? Daj znać w komentarzu. Ryan 22%, Tarczyński 21%, Medikajak 10. Potem na dużym obrocie Bluebird 363. Najmocniejsze dzisiaj spadki. Notuje IM Games 10%, DGA 8674 euro. Cash. No i zobaczmy te obroty. Kto tutaj dzisiaj jest liderem? Zerknijmy. No i popatrzmy. Żabka. 1 miliard 89 142 846 zł. Ile WIG20, przesunę, sprawdźmy, 852 miliony, cały WIG20, 20 spółek, jedna spółka i bez zmian. Czyli wszyscy ci, którzy zaapali się przy tej potężnej redukcji na akcję, no to wcale nie trzeba było się zapisywać, bo dzisiaj można było sobie za tą samą cenę, jak widzimy, kupić. Czyli jednym słowem, o czym to świadczy, dla mnie, mamy przepotężną presję, podażową głównie. Jednym słowem, tak jak już wspominałem, Wielokrotnie ja czekam, aż to się wszystko wyszumi, niech to zleci, gdzie ma zlecieć. Ja tak często lubię sobie powtarzać i dopiero wtedy Żabka będzie bardzo interesującą spółką, a będzie. Jest to bardzo ciekawa spółka, która będzie tutaj bardzo istotnie wpływać na znaczenie GPW na rynkach, myślę, europejskich, jak również światowych, bo przyciągnie do nas te wielkie instytucje, wielki kapitał i to będzie spółka, którą pewnie wielokrotnie na przestrzeni najbliższych lat będziemy rozgrywać aktywnie na parkiecie. Tak więc na pewno warto ją mieć na swoim radarze. A co będzie jutro? Jak myślisz, spadki czy wzrosty? Daj znać komentarzach, A my popatrzmy dalej, jeżeli chodzi o obroty, bo widzimy, że tutaj już aż tak obficie nie ma. Drugi w kolejce PKBP 104 miliony, 102 dino. Pytanie: jak dużo e, tego obrotu będzie wygenerowane i przemilone w tym tygodniu przez żabkę? Jeszcze jutro mamy sesję. Czy długo te obroty będą na topowych wyżynach, bo to na pewno będzie również bardzo, bardzo e, istotne. Sam popatrzmy, WIG. Sam WIG jako główny indeks. Ma mniejszy obrót niż czapka. To jest dopiero. Ciekawe. 81 890 punktów i traci 2,2. To jest po prostu no, niesamowita, niesamowita sprawa. Jeżeli chodzi o indeksy, popatrzmy co tutaj się dzieje. WIG odpadł i to potężnie, tak więc te opory złożone z kilku dniówek, no zobaczymy czy będą testować to wcześniejsze zejście, a topowy poziom wsparcia to 80 000. Stany tutaj będą kluczowe, ale widzimy, że no słaby złoty nie pomaga. WIG20 też ma mocne odpadnięcie i też zbliżamy się już bardzo do ważnych poziomów wsparć. 2250 punktów to jest bardzo istotne miejsce, a potem topowe to 2200. Jeżeli chodzi o SWI80 też mamy ładne odpadnięcie i 23,5 to jest bardzo ważny poziom wsparcia. Dodatkowo MWIK 40 tutaj mamy też odpadnięcie, uszanowanie 6200 z hakiem i 6000 teraz będzie w teście i zobaczymy, czy podołają. Bo jak widzimy, wygląda to naprawdę bardzo, bardzo ciekawie przypominam, że już jutro. Już jutro będę analizował wszystkie z samego rana. siódmej rano to nagranie się pojawi wszystkie banki, jakie tutaj widzisz. Tak więc zapraszam do przeglądu sektorowego. Może skorzystać z kodów zniżkowych, potężnych, bo obchodzę czwartą rodzinę, jeżeli chodzi o przegląd sektorowy, oczywiście, bo kanał na YouTube to prowadzę już bardzo, bardzo długo. Tak więc zapraszam do uczestnictwa. Pozdrawiam, czołom ciuki za wyniki słyszymy się pewnie już jutro. Hej!